już wszystkiego się spodziewam. Więc jeżeli możecie już coś napisać. O, super, fajnie, że mnie widać i słychać. Widać, słychać, od razu widzę, że Ewa napisała widać, słychać. Ewa, wielkie dzięki za pomoc ze zmniejszeniem pliku, bo jak wiecie, wczoraj trochę plik był za duży, co oznacza, że dzisiaj będzie dużo, dużo fajnej wiedzy. Mam nadzieję, że wszyscy skorzystają. I teraz uwaga, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać? No pewnie o tym, o czym chcielibyście, żebym rozmawiał, czyli o starcie z plaży oraz z wody. Temat dzisiejszy jest start z plaży z wody, odczarujmy je raz na zawsze. Zauważyłem, że przy tych manewrach, inaczej, dlaczego te manewry połączyłem do jednego tak naprawdę webinaru? Dlatego, że uważam, że są absolutnie bliźniacze. To znaczy, jeżeli nauczycie się perfekcyjnego startu z plaży, to z pomocą jednej, może dwóch wskazówek do startu z wody błyskawicznie nauczycie się tego trudniejszego manewru, czyli w momencie, kiedy nie macie gruntu, będziecie wskakiwać na deskę jak po prostu żółwie ninja. Także dlatego właśnie połączyłem to. No i teraz, żeby nie przedłużać, bo materiału jest długo, a też nie chcę was 3 godziny trzymać przy komputerach, zaczynamy. Podzieliłem sobie standardowo na kilka części ten nasz wykład o starcie z plaży i z wody. No i oczywiście na samym początku zadam wam kilka pytań. I pierwsze pytanie jest niby podstawowe, ale może nie być taka oczywista odpowiedź na nie. Dlaczego warto nauczyć się startu z plaży i z wody? Napiszcie mi wasze propozycje na czacie, tym, który właśnie widzicie chyba po prawej stronie. No jestem ciekaw waszych odpowiedzi. Mówię, nie zawsze muszą być takie stricte jakby oczywiste. Oszczędza siły, Bartek napisał. Super, to też zaraz będę o tym mówił. Faktycznie dobrze, i teraz z małą adnotacją, tak? Dobrze wykonany start z plaży i z wody oszczędza siły. Źle wykonany powoduje, że te siły szybko tracimy, bo wygląda zjawiskowo. Aby nie wyciągać ze sznurek, mniejsze deski, Jarek tutaj wrzucił takie hasło, tak, to jest również bardzo istotne. Na małej desce brak innej opcji, żeby ruszyć. Dokładnie tak. Właściwie to chyba wykorzystaliście prawie wszystkie odpowiedzi. Jest jeszcze jedna odpowiedź, którą właśnie chyba Piotrek mi z ust wyjął, czyli pływanie na każdym spocie. Tak, natomiast chodzi mi też o pływanie na zafalowanym spocie, czyli w momencie, kiedy umiecie perfekcyjnie start z wody, to uwierzcie mi, wyciąganie żagla za sznurek na lekko, chociaż zafalowanym spocie, to graniczy z cudem. Z cudem to zaraz zobaczycie zresztą na załączonym filmie. Po pierwsze, no, zobaczymy, jak wygląda idealnie zrobiony start z plaży. To jest właśnie start z plaży, to jest akurat na RODOS kręcone, chyba na majówkę kręciliśmy filmy szkoleniowe. Rozpracujemy sobie ten manewr oczywiście za chwilkę na części pierwszej. Tutaj widzicie start z wody, również na RODOS, chyba 3 lata temu nagrywane były filmy. Tutaj akurat coachu Winiar. Winiar, napisz, czy jesteś na webinarze. Winiar zabiera się z nami, że tak powiem, będzie szkolił na Sylwestra. 6 grup szkoleniowych, także bardzo duży wyjazd. To jest perfekcyjnie wykonany start z wody. No i teraz zobaczcie. Gdybyście mieli podnosić żagiel za sznurek, to wyobraźcie sobie, co by się działo w takich warunkach. Przecież to by była jakaś katastrofa. Zobaczcie, jakaś fala płynie. To jest akurat na Fuercie nagrane podczas jednego z kampów chyba 3-4 lata temu. Naprawdę za V startowe byłoby to niemal awykonalne. No i tutaj jest coś, o czym też napisaliście. Nie wiem, czy pamiętacie takie reklamy. To jest chyba Cosmodisc, to jest jakiś tam usztywniacz kręgosłupa. Oczywiście na samym początku pływania na desce, w momencie, kiedy jeszcze nie potrafimy robić tego startu z plaży i z wody, no to kręgosłup może nas boleć i dlatego jak najszybciej wchodzimy na te manewry, które nam po prostu ułatwią życie. Więc mam nadzieję, że takiego usztywniacza ortopedycznego nie będziecie musieli używać. No i teraz dzielimy sobie po kolei nasz webinar. 4 kroki do perfekcyjnych startów. Zaraz sobie je będziemy po kolei rozpracowywać na różne etapy. I zaczniemy sobie od etapu numer 1. Sztuka orientu. Wiem, dziwnie to brzmi, nie musicie znać sztuki Bliskiego Wschodu czy Dalekiego Wschodu, żeby zrozumieć, o co mi tutaj chodzi. Tak naprawdę o co chodzi z orientem? Chodzi o to, żeby nauczyć się orientować, w jaki sposób upadł żagiel i upadła deska. I uważam, że 3/4 startów z plaży i startu z wody można nauczyć się w wodzie po łydki albo po kolana. Dlaczego? Dlatego, że jest takie mega fajne ćwiczenie, które dopiero parę lat temu odkryłem, to znaczy kursantowi lub sami możecie to zrobić, kursantowi ustawia się zestaw w bardzo różnych pozycjach, żeby odwzorować to, co będzie się działo podczas trudniejszych warunków, czy na głębszej wodzie, czy na w ogóle wodzie totalnie bez gruntu. I teraz zrzucamy żagiel po zawiecznej, deska po nawiecznej, tak jak tutaj. Końcówka bomu zaraz zobaczę, czy mogę rysować, bo ostatnio się tego... Pamiętacie, nauczyłem, o, końcówka bomu z tej strony, końcówka bomu z tej strony, żagiel przerzucamy sobie na drugą stronę deski i tak dalej, i tak dalej. I generalnie to ćwiczenie ma powodować to, że musicie błyskawicznie, w ułamku sekundy, zorientować się,
w jaki sposób trzeba ten zestaw obrócić do startu. Uważam, że jest to naprawdę znakomite, bardzo dobrze przygotowujące ćwiczenie. Nazwałem je na nasze potrzeby tego webinaru, żeby łatwiej było zapamiętać, sztuka orientu. No i tutaj orientuję się, no dobrze, jak muszę ustawić. Tutaj jest akurat druga opcja, żeby nauczyć się na płytkiej wodzie, że muszę obejść zestaw, podejść do masztu, zaraz wam albo podpłynąć, jak pokazuję, obrócić zestaw na właściwy kurs, o tym kursie zaraz będę mówił, czy tam obrócić na nowy hals i wystartować. Zobaczcie, że tego wszystkiego jestem w stanie nauczyć się na bardzo płytkiej wodzie. Tak samo ostrzenie, odpadania przy zwrocie, o którym też dzisiaj będę mówił, również można nauczyć się na bardzo płytkiej wodzie i absolutnie nie trzeba taplać się na wodzie mega głębokiej. I dlaczego o tym mówię? Bo znam wielu windsurferów, którzy uczą się startu z wody, kiedy do końca nie potrafią startu z plaży. Albo potrafią start z plaży, ale jest on siłowy, tylko i wyłącznie w jednym ustawieniu sprzętu on wychodzi i tak dalej. Natomiast jak lądują na głębokiej wodzie, to nagle tego startu z wody uczą się przez 4 sezony. No właśnie dlatego, że nie mają tych absolutnych podstaw. Więc tutaj wracamy sobie do sztuki orientu, żeby zorientować się właśnie, gdzie podchodzimy, gdzie podpływamy, żeby odwzorować to idealnie na wodzie głębokiej. Widzicie? No i dokładnie o to chodzi. Ustawiam sobie zestaw. Pamiętamy, że idealne ustawienie... I też jedna uwaga. To, co dzisiaj będę mówił, jest skierowane do osób, które już jednak robią starty z plaży lub... Właściwie starty z plaży, startu z wody wiem, że sporo z was jeszcze nie robi. I dlaczego o tym mówię? Bo nie będę rozpracowywał tego zwrotu tak totalnie, naprawdę tego manewru, krok po kroku idealnie, tylko będę wam mówił raczej takie kluczowe kwestie, które pozwolą wam regularnie startować i bezwysiłkowo. No więc przykładowo, tylko gwoli przypomnienia, idealne ustawienie do startu z plaży i z wody jest wtedy, zobaczcie, tutaj jest linia wiatru, czyli wieje dokładnie od nas, wtedy, kiedy deska skierowana jest dziobem pod wiatr, a my stoimy po nawierzchni masztu, który jest też prostopadle do linii wiatru. Wiem, że trudne to słówka, sobie nie lubię z nich korzystać, kiedy prowadzę tego typu webinar, a nie pokazuję tego na wodzie, ale myślę, że każdy potrafi sobie to przypomnieć. I to jest idealna pozycja do startu. I cała zabawa i ta sztuka orientu ma spowodować, że jak najszybciej przypominamy sobie, jak najszybciej staramy się do tej pozycji doprowadzić. O tym, jak odkleić ten żagiel, co dalej zrobić, oczywiście za chwilę będę mówił, tak? Przechodzimy sobie dalej, tutaj będzie to nakrywanie się kołdrą, o którym też dzisiaj będę wspominał i nie wiem, to jakiś dziwny taniec mi wyszedł, przed chwilą było to w przyspieszonym tempie, teraz jest zwolnionym chyba. No i teraz tak, krok pierwszy to była sztuka orientu, właśnie żeby zorientować się, co ze sprzętem zrobić. Krok drugi, jak odkleić żagiel. No i tu zaczyna się magia patentów, bo dzisiaj kilka fajnych patentów wam powiem. No i pytanie jest dla was, drodzy widzowie, w jaki sposób odkleić żagiel od wody? Napiszcie w komentarzach. Jak odkleić żagiel przy... Podłożyć balon, Bartek pisze, no fajne, podoba mi się, albo nie wiem, helikopter może podlecieć i chwycić, można podłączyć, podwiązać liną do helikoptera. Ja kładę bom na butrę, rozumiem, że o burtę chodziło Ewa. Tak, przy jednej z pozycji żagla i deski jest to możliwe, przy całej reszcie nie, więc dobrze jest się nauczyć rzeczy uniwersalnej, o której zaraz będę mówił. Ale nie masz tak długiej deski, Bartek, mówisz, czyli nie możesz kłaść bomu na rufę, rozumiem, bardziej chodzi o rufę. Płynąć pod wiatr, Bart mówi. Dobra. I uwaga, tu będzie kilka fajnych patentów, o których wam będę starał się powiedzieć. Hubert, zaczynając bliżej topu, podciągnąć w górę i za siebie, Przemek mówi. Dobra, zaczynamy. Jak odkleić żagiel od wody? Pierwsza taka uniwersalna zasada, ja to nazwałem, to jest chyba fajne ćwiczenie na dykcję dla jakichś aktorów, za masztem marsz. Także o co tutaj chodzi w tym za masztem marsz? Chodzi o to, żebyście zapamiętali taką jedną uniwersalną zasadę, żeby niezależnie od tego, jak wam upadnie zestaw, jeżeli jest potrzeba w jakikolwiek sposób tego jakby zmiany ustawienia tego zestawu do tego naszego ustawienia idealnego, czyli żagiel, deska jest dziobem pod wiatr i masz prostopadle do wiatru, to zawsze ciągnijcie i jakby obracajcie zestaw w kierunku, który, i to jest takie dziwne wyrażenie, zaraz wytłumaczę, o co chodzi, wskazuje wam maszt, ok? Czyli wyobraźmy sobie, że mamy dwa kierunki, które nam wskazuje zestaw, dwa kierunki obrotu. Jeden kierunek, który wskazuje nam końcówka bomu i drugi, który wskazuje nam maszt. Zawsze obracamy zestaw w kierunku, który wskazuje nam maszt. Dlaczego? Bo jeżeli ja bym stwierdził, dobra, podchodzę sobie z drugiej strony, chwytam za końcówkę bomu, nie wiem, czy tak ładnie rysuję, czy nie, i zaczynam za tą końcówkę bomu obracać w jakiś sposób zestaw, to co by się wydarzyło? Końcówka bomu by zaczęła lecieć mocno pod wodę i de facto żagiel wypełniłby się wodą zamiast wiatrem, więc nic by z tego nie było. Także generalnie zasada jest taka, że za masztem marsz,
i masz nam pokazuje, w którą stronę należy obracać zestaw. Jest to naprawdę uniwersalna zasada, przyspieszy Wam mocno odklejanie żagle od wody. Czyli jeszcze raz, jak mamy w jakikolwiek sposób obrócić zestaw do właściwej pozycji do startu, zawsze patrzymy, podchodzimy do masztu i ciągniemy maszcik tak, żeby deska nam się ładnie obróciła, co zaraz zresztą zobaczycie na załączonym obrazku, bo zaraz puszczę ten filmik i mam nadzieję, że to wejdzie. Momencik, ja chciałem usunąć te moje dziwne moje kursory. Dobra, i teraz uwaga, zobaczcie co robię. O, widzicie? Zobaczcie, jak obróciłem zestaw, tak? Czyli pociągnąłem maszcik do siebie. Pytanie, czy rozumiecie, o co mi chodzi? Tu będę oczywiście często się pytał, bo bazujemy na bazie filmów, a nie tego, co pokazuję na wodzie. Czy wiecie, o co chodzi, żeby ciągnąć w stronę, w którą wskazuje maszt? Napiszcie mi proszę w komentarzach. Rozumiemy, Piotrek napisał, Ola napisała, że rozumiemy. Dobra, mam nadzieję, że jesteście przedstawicielami większości i jedziemy po prostu dalej. Przemek napisał, że tak, super. Jakbyście mieli jakieś wątpliwości, zawsze piszcie mi tu w komentarzach, bo chętnie, jak wiecie, odpowiadam na pytania, które są w komentarzach. No i dobra, i teraz uwaga. Tutaj oczywiście zobaczycie tak samo, o, widzicie, tak samo, za masztem, podchodzę do masztu, ciągnę za maszcik i mogę wyciągać żagiel. O, i tutaj będzie to idealnie pokazane. Zobaczcie, z jakiegoś powodu stwierdziłem, że to będzie dobrze pokazane, moment, następna pozycja żagla i deski. Czekajcie i o, tutaj. Zobaczcie, sporo osób, które widzę na spotach, decyduje się na to, żeby podejść na przykład do końcówki bomu tutaj i tutaj w tą stronę ciągnąć. Z jakiegoś powodu, a zobaczcie, że wieje prosto od nas, z jakiegoś powodu, pamiętając o tej naszej zasadzie, że za masztem marsz, no co robię? No to robię marsz do masztu, cyk, chwytam za maszcik i będę obracał zestaw. Więc przed chwilą to widzieliście, ale tu chyba jeszcze lepiej będzie to widoczne. Pamiętajcie, zawsze podchodzimy do masztu i ciągniemy żagiel w stronę, którą wskazuje nam maszt. O właśnie, podchodzę do masztu lub podpływam i ciągniemy, ustawiony zestaw idealnie do startu i mogę już startować. I to jest tak naprawdę zasada numer jeden, jeżeli chodzi o odklejanie żagle od wody. Zaraz Wam pokażę też kilka innych ciekawych zasad. Myślę, że też się przydadzą no zarówno przy starcie z plaży, ale chyba też jeszcze bardziej przy starcie z wody. I znowu, zobaczcie, co robię. No oczywiście podchodzę do masztu, przewinę już ten filmik, bo już go widzieliśmy 3 razy. Dobra. I już jesteśmy w domu. Dobra, patrzymy na następny filmik. Moment, a tutaj było, o właśnie. Spacerek przy starcie z plaży. No i teraz to jest jeden z fajniejszych patentów, który pokazał mi zresztą chyba, nie wiem, 3 lata temu na jednym z kursów instruktorskich Adam Kaczmarek. Mam nadzieję, że Adam oglądasz to, jeżeli tak, to pozdrawiam cię serdecznie. I o co tutaj chodzi? Dużo osób próbuje wyciągnąć żagiel natychmiast, wyciągnąć maszt natychmiast do góry, czyli podchodzi do masztu, natychmiast próbuje go pionowo do góry wyciągnąć. Co się wtedy dzieje? I teraz napiszcie mi, czy macie z tym czasem problemy przy starcie z plaży albo przy starcie z wody. Obstawiam, że połowa osób może mieć z tym problemy. Jeżeli natychmiast wyciągnięcie maszcik do góry, to czy przy jednym, czy przy drugim starcie, końcówka bomu i w ogóle połowa żagla będzie cały czas w wodzie. Albo Wam dokładnie tak, ktoś tu napisał, źródł napisał, że wtedy nok idzie pod wodę. Dokładnie tak. Napiszcie mi, czy znacie ten problem w ogóle, że podnosicie natychmiast masz do góry i generalnie żagielek idzie pod wodę. Nigdy do góry, wyciskanie męczy i psuje ustawienie. Masz rację, Paweł, dokładnie tak jest. No i teraz tak, jest jeden fajny patent, który będzie dobrym też rozwiązaniem dla osób, które pływają na dużych zestawach. Bo wiadomo, słuchajcie, ja tutaj mam zestaw 4-4 chyba na tym filmie, no więc można, i to oczywiście wszystko jest na super lekkim maszcie, super lekkim bomie i tak dalej, i to można jednym palcem podnieść, ale sytuacja się trochę zmienia, jeżeli macie żagiel na przykład dokładnie tak, 7,8 metra i 4 kambery. O kamberach teraz będę mówił, bo też taki krótką wstawkę też do tego przygotowałem. I teraz jest jeden bardzo fajny patent, to znaczy minimalnie podnosimy maszt, dosłownie 5 cm nad wodę. Zobaczcie, o. Tutaj dosłownie, zobaczcie, taka malutka przestrzeń jest na to, żeby odrobinkę zaczął wpływać nam wiatr. Co dalej robimy? Po podniesieniu minimalnie masztu nie podnosimy go wyżej. Teraz robimy sobie dosłownie 2-3 kroczki pod wiatr. Zobaczcie. Widzicie, co robię? Jeden, drugi. O, no nie wiem, czy to było dobrze widać, bo nie mogłem znaleźć odpowiedniego, nie ukrywam, filmu do tego, ale mam nadzieję, że widzieliście, o co chodzi. Zobaczcie, minimalnie podnoszę, czekajcie, minimalnie podnoszę maszcik, minimalnie, następnie 2-3 kroczki robię pod wiatr i dopiero wtedy będę podnosił żagiel. Dlaczego? Dlatego, że dzięki temu
ta końcówka żagla zostaje automatycznie wysuwana z wody i cała woda zaczyna z tego żagla spływać, on staje się dużo lżejszy i nie zostanie wam końcówka bombu w wodzie. Dajcie mi znać proszę w komentarzach, czy dobrze to wytłumaczyłem, czy wiecie o co chodzi. Żeby podnieść minimalnie maszt, to jest istotne, minimalnie maszt i 2-3 kroczki zrobić pod wiatr przy starcie z plaży. Dajcie znać, czy wiecie o co chodzi. Irek pisze, że tak, cieszę się. Gosia pisze, że wie o co chodzi, Paweł wie. Super, kciuk do góry, Przemek wysłał, cieszę się, przechodzimy dalej. No i teraz uwaga, to jest właśnie patent, który chciałbym, żebyście zapamiętali. Drugi patent to jest żabcia przy starcie z wody. Czyli robimy dokładnie to samo, co przy starcie z plaży z tym podchodzeniem 2-3 kroczki pod wiatr, tylko robimy to z pomocą nóg do żabki. Nie wiem, czy to będzie widać, bo to już jest końcówka tak naprawdę tego. Zobaczcie. W tym momencie delikatnie podniosłem maszt nad wodę. Znowu te 5-10 cm. Następnie poprzez ruszanie nogami do żabki, o nawet widać jak tam macham tymi nogami, byłem w stanie ten żagiel bardzo szybko na wiatr przesunąć i dzięki temu, o zobaczcie jak szybko przesuwam żagiel. Widzicie, hop i mogę startować. Czyli robimy dokładnie ten sam patent tu przy starcie z plaży, z tym, że teraz nie spacerujemy, bo nie mamy po czym, przypominam, że nie mamy tutaj dna i nogami do żabki nawet możemy się delikatnie na plecach położyć, żeby te, jakby, żeby w poziomie się bardziej poruszać. Dzięki temu odklejamy końcówkę bombu. Nawet zwróćcie uwagę, tutaj widać, że jeszcze żagiel dotyka wody, ok? Jeżeli bym tego nie zrobił, no to bardzo możliwe, że po podniesieniu za maszt końcówka bombu by została w wodzie i by nic z tego niestety nie było. A tak coś z tego jest, więc udało się wystartować. I zobaczcie, końcówka bombu jest w wodzie i już jej nie ma, już odkleiłem cały żagiel. Wszystko przez to, że nóżkami do żabki sobie pomogłem. Myślę, że kluczowym elementem i w tym poprzednim, w tym spacerku i w tych nogach do żabki jest to, żeby na samym początku podnieść naprawdę minimalnie maszt. On ma być dosłownie po 5-10 cm nad wodą, jakby od wody odklejony. Wszystko po to, żeby tam wpłynął minimalnie wiatr i dopiero wtedy, jak odkleję bomb od wody poprzez to płynięcie pod wiatr lub spacerek pod wiatr, dopiero wtedy żagiel podnosimy do góry, żeby nic tam nam nie zostało. Dobra, idziemy sobie dalej. Zobaczymy, co nam tutaj zostanie. Idziemy dalej. Następne patenty. Rączki na kołderkę. Każdy z nas słyszał w życiu to określenie, ale oczywiście ono dotyczy też windsurfingu. Oczywiście jakby no, to też jest określenie, które ma za zadanie to, żebyście zapamiętali, o co chodzi w tym, co wam teraz pokażę. Myślę, że ci z was, którzy kiedykolwiek się szkolili pod okiem instruktorskim, nieistotne czy na wavecampach, czy gdzie indziej, z pewnością znają to określenie. W momencie wyrywania żagla z wody, nakryj się nim, tym masztem, tak jakbyś się nakrywał lub nakrywała kołdrą w nocy. To jest dokładnie ten sam ruch. Przy tym filmie, przy starcie z plaży, będzie to troszkę mniej istotne. Zobaczcie, nakrywam się żaglem i żagiel nad głowę idzie. Hop. Tu będzie troszkę mniej widoczne to, natomiast zaraz zobaczycie przy innym starcie z wody. Zobaczcie, co to znaczy dobre wyrywanie żagla. Hop. I teraz pójdzie i nad głowę. O właśnie. Widzicie, o co chodzi? I dlaczego to jest tak istotne? Dlatego to jest tak istotne, bo w momencie, kiedy tego, jeżeli tego nie zrobicie, to znowu zwiększa wam się prawdopodobieństwo, że końcówka bombu zostanie w wodzie. Czyli to wszystko, te wszystkie elementy, o których mówimy, służą właśnie temu, żeby oderwać, odkleić całusieńką powierzchnię żagla od wody, żeby ta końcówka bombu nie była cała w wodzie, no bo wtedy jest tak zwana kaplica i niestety ten start z wody wam się po prostu, no nie ma szans udać, nazwijmy rzecz po imieniu. Pytanie, czy wiecie o co chodzi z nakrywaniem się kołdrą jakby inaczej, czy wiecie, co znaczy z rączkami na kołderkę? Ola wie, co znaczy rączki na kołderkę, bardzo się cieszę, Przemek wie, co znaczy rączki na kołderkę, Gosia, Łukasz też wiecie, super, bardzo mnie to cieszy. Dobra, przechodzimy sobie dalej, bo trochę tego materiału jeszcze jest. No i tutaj jest temat, na którym chciałbym się skoncentrować. Napiszcie mi osoby, które potrafią start z wody, czy preferujecie podnoszenie żagla od topu, czy za top masztu, czy raczej za maszt tuż powyżej bomu? Napiszcie mi proszę w komentarzach, żebym wiedział jakby do kogo głównie mam kierować swoje myśli w tym wątku. Czyli czy wolicie podpłynąć do topu? Ola pisze zależy, Jarek pisze powyżej bomu, ja nie preferuję, to dłużej trwa, napisała Ewa. Lepiej powyżej bomu, od topu przy dużym żaglu łatwiej. Istotna uwaga, zaraz o tym będę mówił. Dobra. No to teraz wam wytłumaczę, kiedy warto to zrobić, ok? Szczególnie osoby, które pływają dużo na przykład na jeziorach albo pływają po prostu na żaglach kamberowych, myślę, że fajnie, żeby posłuchały tego, co mam teraz do powiedzenia.
I uwaga, znalazłem dwa filmy, gdzieś tam YouTube'owe, mam nadzieję, że autorzy tych filmów się nie obrażą, jak kiedyś zobaczą nagranie tego webinaru, ale myślę, że dla dobra światowego windsurfingu fajnie, że jestem w stanie to w jakiś sposób wykorzystać. Zwróćcie uwagę, co tutaj robi jeden ze slalomowców. Ma dość duży żagiel, widać, że słabo wieje, zresztą zobaczycie w tle jakby, o dokładnie, Bartek napisał, że to jest Niko, rewelacyjny kanał YouTube'owy w ogóle gość prowadzi, Niko Prajen, chyba ma tam w ogóle 30 tysięcy subskrybentów, naprawdę fajnie mu się to rozwija. I też bardzo fajne rzeczy techniczne mówi. No i tutaj ma nagrany rzeczywiście ciekawy materiał. Zwróćcie uwagę, że ma duży żagiel i uwaga, prawdopodobnie ma 4 kambery, to jest żagiel jakiś rejsowy. I teraz patent numer 1, który bardzo chciałbym, żeby zapamiętały osoby pływające na żaglach kamberowych. Przed rozpoczęciem w ogóle całego manewru robimy tak, wsadzamy jedną albo drugą rękę pod żagiel i przerzucamy, wypychamy kambery w ten sposób, żeby żagiel był wypukły jakby. Wiecie, o co mi chodzi? Osoby, które pływają na żaglach kamberowych? Czyli ręka pod żagiel i wypychamy kambery, żeby pięknym łukiem się jakby układały nad wodą. Dlaczego? No dlatego, że kształt żagla wtedy się zrobi taki, że po pierwsze nadmiar wody spłynie natychmiast z żagla, a po drugie, jak zaczniemy odklejać żagiel, no to on będzie już miał jakby właściwą geometrię, czy właściwe ustawienie względem wiatru, dzięki czemu dużo łatwiej nas wyciągnie. Czyli zanim rozpoczniemy w ogóle start na żaglu kamberowym, upewniamy się, że kambery są skierowane ku górze, ok? To jest bardzo istotna uwaga. Dobra, no i teraz zobaczcie, co tutaj nasz zawodnik robi. Płynie w stronę topu masztu, ok? Płynie sobie w stronę topu masztu i istotna uwaga, najlepiej, jeżeli żagiel jest ustawiony albo, no właściwie prawie, że topem pod wiatr, ok? Czyli żeby też tak ustawić zestaw, pamiętając oczywiście o zasadzie, że za masztem marsz, najlepiej tak ustawić zestaw, żeby ustawił się topem, żeby był topem pod wiatr. Zobaczcie, podpływa albo do topu, albo pod sam top. Widać, że przezornie zatrzymał sobie swój zegarek wyścigowy i pracując nogami do żabki, o czym przed chwilą mówiliśmy, zaczyna powolutku odklejać żagiel. Odkleja żagiel, hop, hop, hop od topu i teraz uwaga, on robi akurat troszkę inną technikę, ale okej, zaraz zobaczycie drugi filmik, to myślę, że tam będzie taka bardziej popularna technika. Jak odklei żagiel, zbliża się do bomu, chwyta za bom, no i zaczyna odpływać. Czyli to jest patent na żagiel kamberowy. I zobaczcie, że mega słabo wieje. Tam widać w tle, że na jakichś foilach chyba pływali, czyli ledwo co wystartował. O tym, jak wystartować przy sobie, jeszcze będzie za chwilę. Tu jest inny filmik, też na żaglu kamberowym. Zwróćcie uwagę, że te kambery rzeczywiście są skierowane ku górze, czyli jest, no jest taka geometria żagla, która spowoduje, że po pierwsze rzeczywiście nadmiar wody spływa z tego żagla, po drugie powoduje to, że jak się odklei żagiel, no to rzeczywiście wiatr dużo szybciej w niego wpadnie. No i teraz uwaga, zobaczmy jak tutaj kolejny nasz zawodnik to zrobi. On zrobi troszeczkę inną technikę, tu już nie będę koncentrował się na różnicach w tej technice. Podpłynął do samego topu, również widać, że mega słabo wieje, także szapoba, że panowie w ogóle startują w takich warunkach. Uwaga, i pracując nogami do żabki, powolutku zaczyna podnosić top. Od razu wam podpowiem, prawdopodobnie prawą ręką, o właśnie, przednią ręką będzie podnosił, tu akurat troszkę go podtopiło. O, i teraz tak. To jest ważny moment. Zaczynamy odklejać żagiel od wody i teraz, nie będzie tego widać na filmie, ale uwaga, będę się bawił tutaj w ciekawego malarza. Przednia ręka będzie cały czas na maszcie, po maszcie zbliżała się w kierunku bomu. O tutaj, ok? I uwaga, tylna dłoń, czyli w tym wypadku lewa, spróbuję tutaj namalować, będzie nam jedna, palec, drugi palec, trzeci, czwarty, piąty. Tylna ręka, powiecie, czy ładnie maluję, czy ładnie rysuję, potrzebuję tej pochwały. Dawaj 6 palców, dobra, jedziemy 6 palców, bo to windsurferzy, dobra. I teraz uwaga, może jakaś kurzajka mi się zrobiła, nie wiem. I teraz tak, tylna ręka podpiera żagiel od dołu, widzicie? Czyli tak, przednia dłoń trzymana jest na maszcie, tylna dłoń podpiera żagiel od dołu. I teraz, w momencie jak zbliżamy się tą przednią ręką po maszcie w kierunku bomu, tak samo tą rączkę przesuwamy sobie również w stronę bomu. OK? Znowu mam nadzieję, że te moje rysunki was nie zbijają z pantałyku, ale generalnie dokładnie, Bartek napisał, tylna ręka podnosi, żeby się nok uniósł. Nok, od razu podpowiadam, to jest ta końcówka bomu. Dokładnie tak. Zobaczcie, co się teraz tam dzieje. Połowa bomu jest tak naprawdę w wodzie, OK? Połowa tutaj końcówki żagla jest w wodzie. Nie jesteśmy w stanie wystartować, o ile nie pomożemy sobie trochę tylną ręką. I też jedna uwaga, to wszystko, co teraz mówię, to jest raczej dla jeziorowców, na większych zestawach pływających, przy słabym wietrze i tak dalej. Jak latacie za granicę, gdzie pływacie na żaglach 4.0, zapomnijcie o tej technice, bo to więcej teorii niż praktyki będzie i wolę, żebyście startowali w sposób taki klasyczny, za masz powyżej bomu. OK, zobaczcie. Przednia ręka będzie szła po maszcie, w dół zaraz. O, widzicie? Patrzcie, co robi. Lewej nie widać,
Dobra, o, lewą podtrzymuję sobie żagiel. No i teraz wyciągnięcie żagla trochę nad głowę. Żagiel mega do góry, żeby odkleić bomb. No i teraz już mu się uda rzeczywiście ten start. Teraz zobaczymy, jaka technika startu. Ewa pisze, o tak, 4-0 max. Również od paru lat staram się w swoim zestawie nie mieć niczego więcej niż 5-0, ale to oczywiście zależy od tego, gdzie pływacie i jak często. Jak widzieliście, technika bardzo skuteczna, czyli podsumowując tą część, którą tak dedykowałem troszkę, że tak powiem, windsurferom camberowym i tym, którzy pływają na jeziorach więcej, to tak, tutaj rzeczywiście przydaje się odklejenie żagla za top. Pamiętając, co Bartek napisał, slalomowcom, tak, slalomowcom, freeride'owcom i formułowcom i foilowcom pewnie, jeżeli potrzebujesz dokładnego określenia. Chodzi mi oczywiście o osoby, które pływają na większych żaglach. Od razu Bartek podpowiem, rzadko kto w dzisiejszych czasach na slalomie, nawet w Pucharze Świata, pływa na żaglach mniejszych niż 6,2 metra kwadratowego, a takie żagle już uważam za duże, więc to może moja nomenklatura taka dziwna cię zdziwiła. Natomiast to jest rzeczywiście istotne, żeby podpłynąć do topu masztu, delikatnie odklejamy żagiel, tylną ręką sobie podpieramy żagiel, a przednią zbliżamy się do bomu, no i startujemy. A o technice startu zaraz powiem, bo jest ona, uwaga, identyczna jak na małych zestawach, także zaraz będę o tym jeszcze dokładnie mówił. Idziemy dalej. Krok trzeci, zasady manewrowania w wodzie. Tak jak mówiłem na samym początku, tych zasad można się de facto nauczyć na wodzie po łydki, więc no, tego Wam życzę i liczę, że na jakiejś najbliższej, może już nie prognozie, bo dzisiaj śnieg za oknem widzę, natomiast na jakimś najbliższym Waszym pływaniu mam nadzieję, że przypomnijcie sobie o tym ćwiczeniu. Na bardzo płytkiej wodzie rzucamy żagiel w dowolnej możliwej pozycji i zastanawiamy się, jak to zrobić. No i uwaga, zasady manewrowania w wodzie. Ostrzenie, odpadanie i zmiana halsu. I to jest dość istotny element. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy deska jest w wodzie, deska, w sensie my nie jesteśmy na desce, tylko leżymy w wodzie, bardzo istotne jest, czekajcie, o, bardzo istotny jest taki element. Deska nie reaguje już na wasze polecenia ostrzenia, odpadanie. Czyli jeżeli leżycie w wodzie i pochylicie żagiel do tyłu, ona oczywiście odrobinkę podostrzy. Jak pochylicie maszcik w kierunku dziobu, ona oczywiście delikatnie odpadnie. Ale jest to absolutnie nieskuteczne i nieefektywne. Żeby było efektywne, ostrzenie przy starcie z plaży oraz przy starcie z wody odbywa się poprzez przyciągnięcie, poprzez przednią rękę, o tutaj, przednią ręką stopy masztu, czyli staram się przyciągnąć stopę, to jest stopa masztu, staram się przyciągnąć stopę masztu do siebie. Zobaczcie, co się wtedy dzieje. Deska potrafi naprawdę w ułamku sekundy totalnie zmienić kurs. Jeżeli uważam, że mam zbyt pełny kurs, zobaczcie, przyciągam żagiel, hop, żagiel dechę i natychmiast mi podostrzyła. Jeżeli uważam, że mam zbyt ostry kurs i chcę odpaść, no to zobaczcie, jak to wygląda. Naciskam, hop. I to wydaje się pewnie dla części z Was łatwe, oczywiste, czekajcie, troszkę kamerkę obniżę, bo chyba tam światło jakieś może Was razić. To wydaje się takie oczywiste pewnie dla części z Was. Dajcie znać w ogóle, czy wszyscy znacie ten patent w komentarzach, bo no, często widzę na spotach, że jednak nie jest to takie oczywiste i że dużo osób próbuje jakby w tradycyjny, standardowy sposób ostrzyć i odpadać, czyli żagiel do tyłu, żagiel do przodu, a tak jak już wspomnieliśmy, naprawdę nie jest to efektywne. No widzę, że piszecie tak, tak. Trochę nieśmiało piszę, że ktoś mi napisze, ale nieśmiało myślę, że ktoś mi napisze, wow, super patent, nigdy w życiu go nie znałem, ale chyba jeszcze na te super patenty musicie chwilę poczekać, a zaraz będą. Także mam nadzieję, że zaraz dojdziemy do tego. Także ostrzenie i odpadanie polega na przyciąganiu stopy masztu lub jakby napieraniu na stopę masztu. Jeżeli zrobicie to dynamicznie, naprawdę deska błyskawicznie zmienia kierunek. I uwaga, to samo dzieje się przecież, czekajcie, przewinę sobie to, to samo dzieje się w momencie, kiedy chcemy manewrować deską, nie tylko ostrzyć i odpadać, ale też zmieniać hals. I teraz tutaj wchodzi też taka jedna kolejna zasada, której nie powiedziałem akurat jeszcze dzisiaj, tak naprawdę o niej nie zamierzałem powiedzieć, czyli zawsze odklejamy żagiel na tym halsie, na którym akurat nam wpadł do wody. Dopiero jak go odkleimy i chcemy wystartować na innym halsie, to wtedy dopiero obchodzimy albo opływamy dziób deski i startujemy na drugim. I teraz uwaga, zobaczcie, że tutaj to nie chodzi o to, że ja obejdę czy opłynę dziób deski. Tak naprawdę chodzi o umiejętne przyciągnięcie stopy masztu w taki sposób, żeby deska popłynęła mi dziobem w tą stronę i żeby mnie trochę ominęła, ok? Zaraz zobaczycie, jak to wygląda. Zaraz dla tych bardziej zaawansowanych zobaczycie dokładnie, jak to wygląda przy starcie z wody, nie tylko przy takiej płytkiej wodzie. O, widzicie, to wszystko jest zabawa stopą masztu. Tu mi wyrywa trochę żagiel, przerzucam. Znowu zasada, o której zaraz będzie, jak już macie żagiel w powietrzu i go przerzucacie, nie pozwólcie, żeby skleił się z wodą, ale o tym zaraz będę mówił, ok? I to jest jeszcze raz ostrzenie i
odpadanie. No i teraz przechodzimy do startu z wody. Zaraz zobaczycie, jak wygląda to przy starcie z wody. Zobaczcie. Tutaj zobaczycie kilka ciekawych zasad w jednym momencie. O, najpierw zobaczycie ten start z wody, a później wam będę go rozpracowywał według zasad, o których przed chwilą mówiliśmy. Dobra, zobaczcie. Chcę wystartować jednak na prawym kalsie, no więc start z wody clue first. Nie, nie trzeba. Pyk, pyk, pyk i już jestem na desce. I teraz tak. Zwróćcie uwagę, że tu dość dużo zasad, o których mówiłem dzisiaj, już miało miejsce. I tak, momencik, momencik. Pierwsze co? Uwaga, czekam na ten starcik z wody. Wywróciłem się. No i zaczynamy od sztuki orientu, tak? Czyli ta nasza pierwsza zasada. Zastanawiam się, zaraz, gdzie ja w ogóle mam płynąć, jak ja chcę wystartować i gdzie jest ten masz, żebym mógł do niego dopłynąć. Druga rzecz jest taka, że dopływam do masztu, no bo przecież naszą zasadą jest za masztem marsz, czyli lecimy do masztu i razem z tym masztem coś wykombinuję. Kolejna zasada jest taka, że poprzez pracę nogami do żabki ustawię zestaw idealnie do startu, do wyciągnięcia, do odpiejania żagla, czyli podpłynę z masztem w kierunku wiatru. W ten sposób, żeby mi zestaw ustawił się dokładnie pod kątem, żagiel, masz pod kątem prostym do linii wiatru i żeby deska była dziełem pod wiatr. Uwaga, uwaga, dobra. Następna zasada, zwróćcie uwagę, że minimalnie podniosłem maszt. Wszystko po to, żeby delikatnie wpłynęła mi tam jakby struga wiatru, która ułatwi mi odklejenie żagla od wody. I uwaga, jak już podpłynę kilka ruchów żabką z tym delikatnie podniesionym masztem, co mi następne pozostaje? Właśnie, co mi pozostaje? Jakie następne hasło? Dajcie znać w komentarzach. Ciekaw jestem, czy pamiętacie. Czyli już jestem bliski odklejenia żagla, podniosłem delikatnie maszt, płynę nogami do żabki, następne hasło. Nakrycie kołderką. Piotrek, to nie było to hasło, to było rączki na kołderkę, specjalnie takie wymyśliłem, ale oczywiście kołderka na głowę, tak, Irek pisze. Dokładnie tak, bardzo się cieszę, że o tym pamiętacie. I teraz uwaga, hop, nakrywam się kołdrą, następnie, przecież to jest kolejna zasada, chcę, żeby żagiel przerzucił się na drugi hals, chcę na prawym halsie, a nie na lewym wystartować, więc przyciągam stopę masztu poprzez przyciągnięcie właśnie przednią ręką deski do siebie. Opływam sobie dechę, zaraz się pojawi, o, przerzucam żagiel nad głową, nie pozwalając, żeby on się skleił z wodą. To jest istotne, bo dużo osób robi tak, że przerzuca żagiel, skleja go z wodą i na nowym halsie od nowa zaczyna start z wody, żagiel jest cały w wodzie i cała procedura od nowa i jakby krew w piach, że tak powiem, idzie, a nie ma co. Jak już raz odkleimy żagiel, nie możemy pozwolić, żeby jeszcze raz go skleiło, o czym za chwilę będzie. No i teraz już będzie sam start, o którym zaraz będę więcej, mam nadzieję, mówił. Okej, i wystartowałem. I teraz tak, to jest właśnie to, o czym przed chwilą powiedziałem. Jeżeli udało Ci się odkleić żagiel od wody, to za wszelką cenę utrzymuj go w górze. Ja to porównam trochę do startu samolotu, czyli większość energii w samolocie i najwięcej paliwa, wiadomo, że jakby wykorzystywane jest na to, żeby ten samolot rozpędzić, czyli podczas startu. No jak już jesteśmy gdzieś tam wysoko w górze, to te silniki troszeczkę się przykręca. Dokładnie tak jest ze startem z wody. Najwięcej energii kosztuje odklejenie żagla od wody. Oczywiście jak jesteście doświadczeni, szczególnie jak pływacie na małych zestawach, no to ten start w ogóle jest bezwysiłkowy, ale generalnie no, to jest istotne, żeby rzeczywiście jak już wykorzystamy tę energię, no żeby nie wracać do tego odklejania żagla. Czyli dlatego jest istotne, że jeżeli uda nam się odkleić ten żagiel i zaraz zobaczycie tutaj, o, jeden z kursantów, no i zaczynamy kombinować ze startem, tak? I nieistotne, czy robicie dobry start, zły start, później oczywiście rozpracujemy i błędy, i dobre rzeczy zaraz w tych startach. To najważniejsze, jeżeli coś się dzieje nie tak, jeżeli wpadacie do wody, natychmiast nogi pionowo do dołu, obydwie nóżki, o tutaj uwaga, narysuję nogę, jedna noga, druga noga, nogi z powrotem do pionu, nogi do żabki i utrzymujemy za wszelką cenę żagiel nad głową. Jak już raz odkleiliśmy, nie dajemy sobie drugi raz skleić żagla, ok? Więc to jest taka zasada kolejna, o której też nie wszyscy pamiętają, no bo to raczej jakby z doświadczenia te rzeczy mówię, czyli z tego, co widzę na spotach, czy gdzieś tam na szkoleniach. Dobra, przechodzimy dalej. Mam nadzieję, że osoby praktykujące nie obrażą się. Nie ma co się modlić. I teraz o co chodzi w tym określeniu? Chodzi oczywiście o to, że w momencie, kiedy macie przygotowany zestaw do startu i nie zasypiamy gruszek w popiele. Brawo Bartek za poprawne użycie tego określenia. Większość osób by napisało nie zasypujemy gruszek w popiele, także brawo Bartek, mój nauczyciel polskiego z czasów licealnych by przebił Cię piątkę. I teraz Bartek pytanie, przebił czy przebił? Ciekaw jestem, czy znasz na tę odpowiedź. Dobra,
I teraz tak, o co chodzi z tym nie ma co się modlić? Oczywiście o to, że w momencie, kiedy już naprawdę mamy OK ustawiony zestaw, żagiel odklejony, deska jest na właściwym kursie i tak dalej, to nie ma co z tym zwlekać, nie ma co z tym czekać. Po prostu zaczynamy startować, bo im dłużej będziemy w tej wodzie, w tym właściwym ustawieniu, to za każdym razem coś się może nie tak pojawić. Może przyjść jakaś falka, która wam dziób deski z wiatrem ustawi. Może przepłynąć po nawietrzne jakiś windsurfer, który wam akurat żagiel, w sensie jego żagiel wam zatrzyma wiatr. Więc nie ma co się modlić, jak tylko macie żagiel ustawiony, deskę ustawioną, tylna noga na deskę i hajda na dechę. I teraz Hubert jeszcze napisał, że w zimnej wodzie nikt nie zwleka. Słyszałem też, że na spotach Republiki Południowej Afryki też nikt nie zwleka, bo tam są rekiny. Także tam też nikt się tam nie modli, chyba że się modli, żeby go rekin nie zerwał. Dobra, i uwaga. Także zwróćcie uwagę tutaj. Długo tutaj kursant czekał, ustawiło go na kurs zbyt pełny, już widać, że płynie body dragiem, zadechał, o przepraszam za filmik, i już oczywiście skończyło się to glebą. Prawdopodobnie, gdyby wykonał ten start chwilę wcześniej, tak naprawdę, nie wiem, 3 metry wcześniej czy 3 sekundy wcześniej, to by to się wszystko udało. Troszkę za długo się modlił, więc to taka ogólna zasada. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na tym starcie, co przez chwilę go tak, tym moim starcie, co go na części pierwszej rozpracowywałem. Błyskawicznie zmieniłem hals, podniosłem żagiel i wskoczyłem na dechę. Więc naprawdę nie ma co tutaj się zastanawiać, trzeba wchodzić. No i teraz uwaga, tu myślę, że będzie kilka takich fajnych perełek, jeżeli chodzi o technikę, szczególnie dla tych osób bardziej zaawansowanych, ale nie tylko. Krok numer 4 w tych startach z plaży i z wody, zasady wchodzenia na deskę. I teraz tak, mamy tych kilka zasad oczywiście, i postarałem się je tutaj podzielić. Tutaj jest oczywiście zasada, którą chyba wavecampowicze standardowo znają. Czy ktoś wie, o co chodzi z zasadą drążka? Napiszcie mi w komentarzach i jeżeli ktoś nie wie, to też koniecznie o tym napiszcie. Podciągamy się jak na drążku. Ewa napisała, super. Ja nie wiem, Monika napisała, super Monika, to myślę, że to dla ciebie będzie game changer. Ale żebyście zobaczyli, o co chodzi. Bom nad głowę, dokładnie tak, Irek. Tutaj na przykład nagrałem takie podciąganie na drążku. To jest chyba przed jednymi z zajęć, które prowadziłem gdzieś na Rodos, na majówkę. Zobaczcie, rozgrzewam się, jak widać. Mam nadzieję, że technika w miarę dobra. No, wiem, że troszkę broda powinna być wyżej nad drążkiem, ale dokładnie powinno tak samo być na desce. Czyli uwaga, dobre słońce, napisał Paweł. Tak, troszkę rzeczywiście... tak ciepło było, nie używam kranu. I teraz uwaga. Zresztą uwaga, to jest ciekawa scena. Zwróćcie uwagę na, a to jeszcze raz zobaczycie, no lubię się oglądać, nie ukrywam, jak podciągam się na drążku, jeszcze raz to zobaczycie, a tak naprawdę chodziło mi o kolejną scenę, gdzie zaraz zobaczycie, o, dokładnie to, instruktorka Agnieszka, która zresztą też na Sylwestra będzie pływać, dokładnie to samo tłumaczy na wodzie, i to zauważyłem, jak przygotowywałem ten webinar, dokładnie to samo tłumaczy na wodzie tam kursantowi w białej lajkrze, a my skoncentrujemy się na kursancie w lajkrze czerwonej. O, pokazuje, o właśnie, to te ręce jakby wysoko w górze, żeby zwiesić się na bomie. Może inaczej, po kolei, patrzymy, jak wygląda start kursanta w czerwonej lajkrze. Zobaczcie. Tylna noga na desce i teraz całe ciało i cały tłów w kierunku dziobu. Cała głowa i jakby no cały ciężar ciała wchodzi dokładnie pod bom. Żagiel jak najbardziej pionowo. Będzie wam dużo, dużo łatwiej. No i teraz co się okazuje? O, to jest ta pozycja, którą powinniście osiągnąć. Tutaj chciałem bardzo tego kursanta pochwalić. To jest jeden z filmików chyba z tegorocznego, a może zeszłorocznego RODOS. Jeżeli kursanci oglądasz to daj znać. Bartek napisał, że szczególnie przy słabym wietrze ten drążek jest istotny. Dokładnie tak. I bach. O, tutaj gdzieś mi urwało, ale mam nadzieję, że widzieliście, o co chodzi. Dokładnie to jest pozycja drążka, z reguły pokazuję to w filmach instruktorskich, a tutaj znalazłem taką perełkę, gdzie kursant idealnie skumał, o co chodzi. Kaszpar napisał 2 lata temu, kursant Krystian, Kaszpar to kręcił, dzięki Kaszpar za info i gratuluję Krystian, bo naprawdę świetna robota, dzięki za materiał do analiz, ten poprawny, można powiedzieć. I teraz tak, dlaczego ten drążek jest, o, Monika pisze, czy chodzi o podnoszenie, czy podciąganie? Teraz tak, oczywiście na samym początku musisz ten żagiel wedle zasad, o których dzisiaj już mówiłem, jakoś wyciągnąć z wody, podnieść go i tak dalej. Nie bój się tego robić, bo w momencie, kiedy wypełni się żaglem, to on de facto bardzo niewiele waży i bardzo łatwo go będzie skierować jakby do pozycji pionowej. I teraz, jak on już będzie, Monika, dość pionowo, to wtedy dopiero bawimy się w ten drążek. Czyli tak jak mówiłem, ciało do przodu, głowa cała pod bom i teraz w tym momencie delikatnie zaczynasz się podciągać.
I to, dokładnie tak jak Irek napisał, najpierw podnoszenie, później podciąganie. Delikatnie zaczynasz się, Monika, tutaj podciągać. I teraz, nie obawiaj się tego podciągania, nie musisz być, nie musisz mieć siły pana, którego przed chwilą oglądaliśmy na filmie, bo dlaczego? Dlatego, że tak, przednia noga jest w wodzie, co oznacza, że masz do wrzucenia na deskę dużo mniej niż normalnie jakby się podciągała, nie wiem, na drążku. Poza tym wspomaga cię oczywiście przednia noga, mięśnie przedniej nogi. Także jeżeli zrobisz to dobrze technicznie, to naprawdę jest to leciutkie. Uwierz mi, to nie jest tak, że masz, o zaraz, ja przecież się nie podciągam na drążku ani razu, tak nie wiem, na siłowni, to przecież nie uda mi się nigdy w życiu wykonać startu czy z plaży czy z wody. Absolutnie nie. Zobacz, że tak naprawdę rozkłada się to na trzy elementy. Podciąganie, czyli odrobinę siły rąk trzeba, ale naprawdę niewiele. Mniejszy ciężar ciała przez przednią nogę w wodzie oraz użycie tylnej nogi. Wypraszam sobie, podciągamy się kilka razy, napisała Monika. Podciągamy, czyli pewnie ty i druga osoba i dzielicie to na dwa, tak? Czyli napisałeś w liczbie nogi. Nie, oczywiście żarcik. Ten, tak jak mówię, nie trzeba naprawdę mieć nie wiadomo jakiej sprawności siły fizycznej, żeby to zrobić. I teraz uwaga. Hop. Dokładnie o to chodzi. No i teraz zobaczcie, Hände Ho, napisał Paweł, tak, pewnie w niemieckiej organizacji windsurfingowej Hände Ho, czyli ręce wysoko, by się przydały. I uwaga, tutaj troszkę w odrobinę gorszym, w sensie odrobinę mniej wyraźne, nie chcę powiedzieć gorszym, odrobinę mniej wyraźne, ale uwaga, było to skuteczne. Czyli również jeden z kursantów, o uwaga, tutaj trochę jakoś gorsza jakość będzie, jak to zatrzymam. I teraz głowa do przodu, o, mam nadzieję, że to widzicie. Maszcik poszedł do przodu troszkę. Głowę starał się wsunąć pod bom, no i dzięki temu, że się troszkę podciągnął, o tu widać to podciągnięcie, to go wyciągnęło pięknie nad wodę. I teraz, dlaczego ten drążek jest tak istotny? Dlatego, że znam wiele osób i wiele opinii, osób, które mówią, że na przykład start z wody jest wykonalny tylko przy bardzo silnym wietrze. I dlaczego wtedy jest dla tych osób taki wykonalny? Dlatego, że nie robią tego drążka, tylko kładą się na wodzie plecami, delikatnie unoszą żagiel i liczą na to, że nagle przyjdzie tak silny szkwał, że ich po prostu wystrzeli w kosmos i wskoczą na deskę w jakiś szalony sposób. Nie. De facto ta technika drążka działa przy każdym wietrze, przy bardzo silnym wietrze też spokojnie to możecie robić. Naprawdę jest to piekielnie skuteczne i ona powoduje też jeszcze jedną rzecz, o której za chwilę powiem. Czyli oprócz tego, że łatwiej wystartować po prostu, to zobaczcie, co się stanie z deską w momencie, kiedy startuje. Zwróćcie uwagę tylko i wyłącznie. O, Hubert, bardzo dobrze już piszesz. Zwróćcie uwagę, co się stanie z deską albo co się nie stanie. Dobra? I teraz zobaczcie, jak bardzo stabilna deska jest w momencie startu z plaży, jeżeli wykorzystuje tą technikę drążka. Nigdzie ona mi nie skręca pod wiatr. Nigdzie nie staje mi dęba, tak? Zobaczcie, przez przeniesienie ciężaru ciała na bom de facto, o, widzicie? Tutaj, szczególnie tą przednią dłonią mocno w dół ciągnę, tu przenosi się ciężar ciała na stopę masztu, ok? I zobaczcie, że mój ciężar cały i moja masa rozkłada się tak naprawdę na prawie, że całą deskę. Deska jest wtedy mega stabilna, nigdzie mi nie skręca, nigdzie nie staje dęba i mogę sobie pięknie startować. Co więcej, ta technika drążka, jeżeli nie korzystacie z niej na bardzo małych deskach, to możecie mieć problem ze startami. Dużo osób się zastanawia, co zrobić, żeby wejść na małe deski i tak dalej, bo coś mi starty z wody nie wychodzą. Jeżeli nie wychodzą ci starty z wody na małych deskach, najprawdopodobniej nie korzystasz z tej drążkowej techniki. Idźmy w takim razie dalej. Zaraz zobaczymy, co tam jeszcze jest. Coachu, coś wam wisi u stopy. Poczekaj, gdzie mi wisi? Uczyli mnie, żeby patrzeć na stopę swoją podczas startu z wody. Pytanie, Monika, czy ty pływasz w okularkach do pływania? Bo jeżeli chcesz patrzeć na stopę podczas startu z wody, to musisz patrzeć pod wodę. Chyba, że oczywiście chodzi ci o to, że jak startujesz, żarcik taki głupi z mojej strony. Dobra. Hop. Dobra. No i teraz inaczej, Monika, ja jestem fanem takiego, przepraszam, a propos wzroku, jestem fanem jakby takiego stopniowej zmiany tego, w którym kierunku patrzysz na deskę. Wiem, o coś chodzi oczywiście, że to był mój żarcik. Chodzi o stopę postawioną na desce. Jestem fanem tego, że oczywiście jak uczymy się startować z plaży, to na samym początku możesz spojrzeć na tą stopę, na tą tylną stopę, która stoi na desce. Natomiast jest taka druga zasada, o której mówiłem chyba podczas pierwszego i drugiego webinaru o rufie w ślizgu i o starcie z plaży, i o, przepraszam, i o zwrocie na wiatr, że zawsze patrzymy w miejsce, do którego płyniemy na desce lub do którego idzie tak zwana rotacja. Tutaj będę płynął do przodu, więc staram się też
O, będę patrzył w miarę do przodu. Pewnie tu mnie złapiecie, że nie do końca to zrobiłem, ale generalnie no, tutaj Paula napisała, że raczej na stopę masz. To no pewnie, Paula, rzeczywiście jesteś bardziej precyzyjna. Patrzenie w dziwne miejsca zaburza poczucie równowagi. Stąd właśnie jestem fanem patrzenia w miejsce, do którego płyniemy, nawet przy starcie z plaży lub z wody. Ale to myślę, że to też są jakieś takie indywidualne preferencje. Nie jest to na tyle skomplikowany manewr, żeby nie wiadomo, jak patrzeć w konkretne miejsce. No i teraz tak. Tutaj jest, uważam, absolutny game changer, jeżeli chodzi o ten element, o którym chcę powiedzieć. To znaczy, przednia noga przy starcie z plaży i z wody powinna być do samego końca w wodzie. Nie wiem, czy to są. Momencik, zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Moment. I uwaga, uwaga. Dokładnie. I teraz uwaga, tu będzie akurat też winiar. Pozdrawiam ciebie serdecznie. Winiar startuje z wody. I teraz. Z kilku powodów ta noga powinna być w wodzie. No właśnie, dlaczego powinna być przednia noga w wodzie? Właściwie to już chyba wytłumaczyliście to w komentarzach. Jedna osoba napisała opór, druga masa. Tak, przednia noga jest kotwicą. To jest pierwszy element. To znaczy, dzięki temu, że ta noga jest w wodzie, nie zaczyna nam dryfować deski z wiatrem, tak? I dużo łatwiej jest rzeczywiście wystartować. To jest jeden element, który jest piekielnie istotny. Do samego końca, póki nie będziecie prawie że pionowo na desce, przednia noga powinna być w wodzie. Druga rzecz jest taka, że oczywiście ta noga trochę waży. Nie wiem, czy jest na, nie jest, nie wiem, czy jest na sali lekarz albo ktoś, kto zna się lepiej na anatomii niż ja. Ile może ważyć noga ludzka, nie wiem, albo procentowo w ciele, albo w kilogramach. Na przykład u takiego 75-kilogramowego Janka, którego widzicie na filmie. Nie wiem, 15 kilo może ważyć? Wydaje mi się, że coś w tym stylu. No więc wyobraźcie sobie, 10 kilo, pisze Bartek. I teraz Irek się pyta, czy deska nie odpada za bardzo przez to. Od razu ci, Irku, mówię, nie, nie ma to żadnego znaczenia, w sensie nie dlatego deska ostrzy i odpada. Raczej deska właśnie się stabilizuje. Więc i teraz tak, przez to, że ta przednia noga jest w wodzie, to tak jak zauważyliście, nie dryfuje nas, po pierwsze. Po drugie, druga rzecz jest bardzo istotna, taka, że dużo mniej mamy do wrzucenia na deskę. I właściwie to są dwa najbardziej istotne elementy. I teraz, gdybym miał zwrócić uwagę na jeden największy błąd osób, które już potrafią ten żagiel z wody odkleić bez problemu na głębokiej wodzie, ale mają regularny problem z tym, żeby wchodzić na tę deskę i startować, to jest to właśnie brak przedniej nogi w wodzie. Zwróćcie uwagę na błędy. Muszę przyznać, ta przednia noga w wodzie robi roboty, pisze Ewa. Kiedyś chciałam od razu obie kłaść i nie szło. I właśnie taki przypadek wam pokażę, jednego z kursantów, jak próbował obydwie nogi od razu włożyć na deskę. Zobaczcie, co się dzieje. I zobaczcie, co się teraz zacznie dziać z deką. Nie wiem, czy widzicie, jak zaczynają dryfować. Ma dużo mocy, dokładnie tak. Paweł napisał, to jest dryf. I teraz tak, kursant miał tu naprawdę dużo mocy w żaglu. Tak? I to widać, że no, po prostu jest wieczny dzień. Nawet gdzieś tam po wodzie to widać. Od razu dwie dechy poszły. I teraz, no zobaczcie, po pierwsze, a właśnie jeszcze jedna rzecz, dlaczego ta noga przednia jest istotna w wodzie? Dlatego, że tylko wtedy jesteśmy w stanie zrobić ten nasz magiczny drążek. Czyli zobaczcie, on przez to, że ma dwie nogi na desce, nie jest w stanie włożyć tutaj głowy pod bom, całym ciężarem ciała w kierunku dziobu pójść, w kierunku masztu pójść i tak dalej. Więc od razu automatycznie musi być odchylony. Czyli zobaczcie, jak to wszystko się pięknie łączy. Jeżeli będziecie przednią nogę trzymać do końca w wodzie, to dużo łatwiej wam będzie zrobić ten drążek. Bartek też napisał, że odpycha deskę nogami od siebie. Tak, oczywiście to jedno z drugiego wynika. I zobaczcie, zaczyna się dryfik i plum, i nici ze startu z wody, mimo tego, że żagiel już został odklejony. A przepraszam, uda się? Nie, nie uda się. Dobra, no i kolejny przypadek kursanta, który obydwie stopy ma na desce. No i zobaczcie, znowu widać, że wieczny dzień, nawet widać po zafalowanym oceanie, to też była Fuerteventura parę lat temu. Deska dryfuje, no i możemy sobie tak leżeć, odpoczywa, pisze Bartek. Dokładnie, można tak się relaksować. Głowa pod bom to fajna uwaga, skorzystam, napisał Przemek. I bardzo się cieszę, Przemek, że tobie to się przyda. Więc teraz tak. To jest pytanie, zaraz będzie też pytanie, jak widzieliście, pobawmy się w instruktorów, będzie kilka błędów i będziemy pisać, jakie błędy kto robi. Natomiast co byście tutaj konkretnego poprawili u kursanta? Napiszcie w komentarzach. Przednia noga to jest oczywiste, ale jakby jakiego game changera byście tej osobie dali? Dajcie mi dwie rady dla kursanta, które mogę przekazać, nie wiem, zadzwonię zaraz do niego, chyba że nas ogląda, pozdrawiam. Ktoś pisze wiadomość, czekam na wiadomość, co można zrobić. Kask, Bartek napisał, deska zbyt ostro pod wiatr. I teraz
Wiesz co, nie, to nie była deska zbyt ostro pod wiatr, tym bardziej uwaga, jeżeli macie głowę pod bomem, tylną stopę na deskę, na desce, to macie też trochę większą manewrowość. Możecie tą tylną stopą przyciągnąć rufę deski pod siebie, dzięki temu deska odpadnie. Możecie wypchnąć trochę tylną stopą rufę deski, dzięki temu deska podostrzy. Więc generalnie, zwróćcie uwagę, tutaj pisze Irek, masz do przodu, deska zbyt ostro pod wiatr i tak dalej. Od razu mówię tak, najlepiej tutaj by było dorzucić dwie rzeczy. Przednia noga do końca w wodzie i drążek. I tyle, cała filozofia. Zobaczcie, że tak naprawdę, jak przyjrzycie się, mam nadzieję, że w miarę udało mi się ten start z wody tutaj rozpracować dzisiaj i start z plaży, jak się przyjrzycie tym kilku kluczowym elementom, to tak naprawdę one wszystkie się powtarzają. Czyli teraz wystarczyłoby przednią nogę zrzucić do wody i całe ciało do przodu przesunąć w kierunku jakby głową pod bomb i bezproblemowo by kursant wstał. I teraz rozwiązałoby to również problemy osób, które nie ważą 50 kilo, tylko są trochę bardziej masywne i nagle okazuje się, że one potrzebują, oczywiście oprócz większego żagla, potrzebują dużo, dużo silniejszego wiatru. A tu, moi drodzy, technika się liczy. Więc spokojnie można przy tak naprawdę 3 stopni w skali Beauforta, można przy 3 stopniach w skali Beauforta, można spokojnie startować i naprawdę nie musi być warunków ślizgowych. No i teraz jeszcze mam takie pytanie trochę na koniec tej części technicznej, zaraz jeszcze będzie tutaj sesja mała pytań i odpowiedzi oraz pobawimy się chwilę w instruktorów, bo też nie chcę was nie wiadomo ile przeciągać. Czekajcie, bo właśnie wypadło mi z głowy, bo się zastanowiłem nad sesją pytań i odpowiedzi. Miałem do was jakieś pytanie, ale nie pamiętam, pobawmy się w instruktorów, zaraz do tego pytania wrócę, bo z pewnością sobie za momencik je przypomnę. Dobra. Także tak jak mówiłem, zwróćcie uwagę, że te manewry de facto są łatwe. A, już wiem, jakie pytanie. Uwaga. Jak, nie wiem, czy zauważyliście, ale na kilku filmach, szczególnie na mniejszych zestawach, było widać, że pływamy, niektórzy z nas pływają bez V. Było to pytanie na którymś z poprzednich webinarów. Co zrobić, jeżeli, okej, umiemy start z wody, umiemy przy słabym wietrze ten start z wody, w miarę słabym wietrze wykonywać, no ale umówmy się, jak wyjdę przy 2 stopniach w skali Beauforta, na moim żaglu 4-4, to nie wystartuje. No i dajcie znać, co wtedy trzeba zrobić, jeżeli już nie korzystacie z V startowego. Tym bardziej, że przecież V startowy na desce na przykład 80-litrowej naprawdę nam niewiele pomoże i bez sensu go brać. Zamaszt, pisze Bartek, zalik dolny i zamaszt, strasznie nie lubię tej techniki, ale no okej, w dobrą stronę idziesz. Tak naprawdę wystarczy rzeczywiście, Hubert napisał przednia ręka zamaszt, Bartek napisał zamaszt. Od razu mogę wam powiedzieć, wiecie co, zaraz wrócimy, to jest 8 minuta, 10 sekunda, zaraz sobie do tego wrócimy. Od razu wam podam mega patent na wyciąganie żagla za V z wody. O. Oraz na wyciąganie żagla za maszt. Uwaga. Tylko na małym zestawie napisał Bartek. Kiedy widziałem, jak jeden z lepszych polskich windsurferów lata temu wyciągał żagiel chyba 12,5 metra kwadratowego za maszt. Trwało to 5 minut, ale generalnie się udało. No i teraz. Taki mały myk, trochę poza, że tak powiem, tematem dzisiejszym. Ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy na przykład na, nie wiem, trochę większej desce i chcemy wyciągnąć żagiel za V startowy. I teraz. Większość osób, które wyciągają żagiel za V startowy, robi to w sposób mega wysiłkowy. I to jest oczywiście naturalne na samym początku przygody z windsurfingiem i wyciąga ten żagiel po prostu do góry. Okay? A patentem prawdziwym, żeby robić to totalnie bezwysiłkowo lub może nie totalnie, ale rzeczywiście mało wysiłkowo jest to, żeby jak stajecie sobie na desce, nie wiem, okrakiem, uwaga, będę rysował ludzika, jest sobie taki ludzik, nie wiem, to jest jego głowa, trochę mu na bok spadł, ale dobra. Ludzik, uwaga, ma tutaj V startowy, załóżmy, od żagla. I teraz dokładnie Irek pisze dobrze, wyciągamy za V startowy znowu w stronę, którą nam wskazuje maszt, czyli nie dość, że do góry, to jeszcze trochę w tym wypadku w lewą stronę. Co się dalej dzieje? Deskę delikatnie zaczyna obracać w stronę wiatru i teraz uwaga, miało nie być wiatru, Paweł napisał, przypomniało mi się takie określenie, jak jest mega flauta i się przychodzi na spot i się pyta, skąd dzisiaj nie wieje, także miało nie być wiatru, to mi się Paweł z tym skojarzyło. Więc co się dalej stanie? W momencie, jak zaczniemy wyciągać żagiel za V, troszkę w lewą stronę, to co nam pomoże, w czym nam pomoże wiatr? Żagiel ustawi się troszeczkę maszt w stronę wiatru i zacznie nam wpływać pięknie pod żagiel wiatr, który nam bardzo pomoże wyciągnąć żagiel z wody. I identyczna technika
powinna nastąpić w momencie, kiedy wyciągamy żagiel za maszt. Czyli chwytamy za maszcik, tutaj akurat mam taki przycisk play, którego wy nie widzicie i nie mogę tam zaznaczyć, ale wyciągacie żagiel za maszcik, podnosicie nie tylko do góry, ale też w tym wypadku takim ruchem troszkę w lewą stronę, żeby nam wiatr wpadający pod żagiel pomógł. Dobra, ale to taka mała dygresja. Idziemy w stronę momencik 8 minuty i 10 sekundy mojego krótkiego filmiku. Dobra, jeszcze tutaj sobie zobaczymy ten perfekcyjny start z wody. O, start z wody właściwy, start z plaży właściwy, zobaczcie, drążek, hop, i bezwysiłkowy start. Jeszcze sobie przejdziemy przez tą przednią nogę do końca w wodzie. O, zobaczcie, i ciach, hop. No i naprawdę jest to totalnie bezwysiłkowe, zaufajcie mi, nigdzie się tutaj specjalnie nie zmęczycie. Dobra. No i teraz, jak obiecałem, na sam koniec pobawimy się chwilkę w instruktorów. To znaczy, będzie kilka filmów, które wam pokażę z jakimiś błędami, o których dzisiaj już mówiłem. No i waszym zadaniem będzie, pozdrawiam cię Kaszpar, bo Kaszpar jest nie dość, że na filmie pomaga kursantce, to jeszcze wiem, że przez chwilę coś to napisał, więc jest z nami. I teraz waszym zadaniem będzie napisanie jednej kluczowej rady, jaką powinien usłyszeć dany kursant. Więc pobawimy się chwilkę w instruktorów i zróbmy to trochę w formie podsumowania rzeczy, o których dzisiaj mówiłem. Najpierw pierwsza kursantka. Dobra. Co byście tutaj poprawili przy tym starcie? Jeszcze raz pokazuję. Uwaga, mogę nawet slow motion. Dobra. Paweł napisał, że noga za wcześnie. Tak. Za szybko przednia noga, wszyscy powiedzieli. Wiara. Paula, bardzo fajne określenie też. Fajnie, Paula, o tym napisałaś, bo no, tutaj kursantka spokojnie mogła to odjechać, gdyby rzeczywiście trochę więcej wiary miała. Paweł napisał, instruktor się obijał. Panowie, wytłumaczcie to sobie na priv, Kaszpor i Paweł. Ale dokładnie, tak naprawdę znowu dwie rady. Uwaga. Jakie są dwie kluczowe rady, o których powiedziałem dzisiaj przy wchodzeniu na deskę? Napiszcie, proszę. Taki mały sprawdzian. Mógł podnieść się spędnikiem, ciało do przodu, masz do pionu i tak dalej. Jakie były dwie kluczowe rady? To jest piekielnie istotne, bo naprawdę one rozwiążą wam 95% problemów przy wchodzeniu na deskę. Napiszcie, proszę. No, dwie rady. Ktoś pisze wiadomość. Drążek i noga nie tylna w wodzie, noga przednia w wodzie. Dokładnie tak. I teraz zobaczcie. Wyobraźcie sobie, że kursantka miałaby przednią nogę do końca w wodzie. Zobaczcie, co ona teraz zrobiła z przednią stopą. Uwaga. O, nie mogłem tego zatrzymać. Jeszcze raz. Hop, uwaga, uwaga, uwaga. Spróbuję zatrzymać to jak moment, kiedy ona stawia przednią stopę na desce. I o, ach, to trochę, dobra, mi się to trochę nie udało. I teraz zobaczcie, co to oznacza, ten cały ruch. Oznacza to, że jeżeli dostawiła tą przednią nogę tak szybko na deskę, to nie ma opcji, żeby poszła ciałem do przodu. O, już ma tak naprawdę, już zaczyna przednią stopę stawiać na deskę. Zobaczcie, ciało jest mocno odchylone tutaj, widzicie? I generalnie jest to do odjechania. Więc generalnie Paweł napisał, a nie, instruktor działa, próbował naprawić trzymając za końcówkę bomu. Tak, są takie fajne patenty instruktorskie, żeby pierwsze starty wyszły, także brawo dla Kaszpara. I teraz tak, zobaczcie, jeżeli by trzymała tu przednią nogę w wodzie, wtedy dopiero może całym ciałem do przodu pójść i zrobić drążek, czyli te dwie rzeczy, gdyby dorzuciła, to naprawdę by to mogło wyjść. Jestem przekonany, że od tego czasu już robi perfekcyjne starty z plaży. Uwaga, film numer dwa. Nic nie mówię, przyjrzyjcie się. Już ktoś pisze wiadomość. No, znowu jedna z rad dzisiejszego filmu. To jest taki właściwie na początku miałby start z wody, później start z plaży, teraz znowu się kursant położy. Za płytko, bo ręce proste i tak dalej. Dobra, no po pierwsze brawo, bo to się udało. Dokładnie tak. Ola napisała tu chyba, nie ma co się modlić, czyli nie modlić się. Dokładnie tak. Zobaczcie. Tak naprawdę bym tu dwie rzeczy, ja w ogóle jestem fanem wrzucania jakby dwóch rad, nie więcej, nie mniej. I teraz tak, dwie rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, manewrowanie zestawem. Pamiętacie, jak mówiłem o tym, jak ostrzyć i odpadać. Kursant miał tu zbyt ostro zestaw pod wiatr, w sensie zbyt ostro deska pod wiatr była, o, tutaj była skierowana. Ona powinna być skierowana na półwietrze, czyli gdzieś tutaj. Co, do czego zaraz kursant doprowadzi i wykona ten start, co by nie było perfekcyjnie, sama końcówka. Teraz zobaczycie, jak pięknie drążek zrobił. I teraz w związku z tym powinien po pierwsze nacisnąć na bom
i przeciągnąć tylną stopą, którą już ma zresztą na desce, przyciągnąć trochę rufę deski pod pupę, a drugie to nie ma co się modlić, Ola świetnie napisała, zobaczcie, tak naprawdę, no jak widać, bo dalej na załączonym obrazku, czy stopklatce załączonej, tak można powiedzieć, wykonał ten start dalej perfekcyjnie, zobaczcie. O, drążek był, pięknie, drążek był. Wspiął się na tej desce jak Kung Fu Panda, dokładnie o to chodzi. Czyli tutaj nie ma co się modlić i szybciej ustawić sobie zestaw do startu, ok? Ale fajnie, brawo Ola. No i kolejna próba, chyba tu będzie ustany start, ale ciekaw jestem, czy wpadniecie, o co chodzi. Oj, tutaj jakiś problem. I uwaga, od razu start do wejścia w ślizg. Tak jest, nachap na majówkę. Dobra. I wracamy. Uwaga, dwie nogi jednocześnie, dokładnie tak. I teraz oczywiście co dalej za tym idzie? No dalej nie możemy zrobić przez to drążka, nie ma, że jest dryf i tak dalej, i tak dalej. Ale zobaczcie, tutaj kursantka zrobiła fajny patent, który przy silnym wietrze też się przydaje i też czasem z niego korzystam, czyli nawet wrzucam dwie nogi na deskę. Ale jeżeli szybko na tą deskę wejdziecie i co więcej, jeżeli wsuniecie biodra nad dechę, o właśnie, momencik, co zaraz będzie widoczne, oj, tutaj jest już blisko, o właśnie, i jakoś tam wciągniecie się tymi biodrami na deskę, to jak najbardziej jest ten start do wykonania. Natomiast nie będzie on perfekcyjny technicznie i co ciekawe, nie będzie on powtarzalny. I teraz przywilejem pływających dam jest to, no, że z reguły ważą troszkę mniej niż mężczyźni i mogą robić takie patenty czasem i im to wyjdzie, czyli dwie nogi na deskę, wciągamy biodro, jakoś tam to się uda i tak dalej. Natomiast jeżeli chcecie to robić to perfekcyjnie, przednia noga do końca w wodzie i robimy z bomu drążek, ok? No i teraz patrzymy, tutaj akurat kolejny filmik, który wam pokażę, tutaj jest do filmu szkoleniowego, który gdzieś tam na YouTubie widzieliście. Dobra, o co tam chodziło? Nie mówiłem co prawda o tym błędzie, który przed chwilą zobaczyliście, ale o co tu mogło chodzić na filmie, nie na tym, o na tym. Dobra, nie mówiłem o tym dzisiaj, ale jakbyście to zdefiniowali. Ktoś pisze, siłowo, dokładnie tak. Tu, Hubert pisze, to chyba nic nie było dobrze. Siłuje się z żaglem, siłowanie się z masztem, podnoszenie za nóg i tak dalej. Za nóg akurat nie podnosiłem, ale generalnie tak wpadliście, większość z was wpadła na dobry pomysł. To znaczy, to jest taka w ogóle uniwersalna zasada w windsurfingu. Wiem, że może zabrzmi, sprawdzam, czy monofilm nie jest prześwietlony. Podejście od zawiecznej, dokładnie tak, czyli tak. Dwie rzeczy to zaszwankowały. Pierwsze to sztuka orientu. No nie zorientowałem się, od której strony podejść, jak ustawić zestaw i tak dalej, czyli no tutaj nie wykazałem się znawstwem kultury Bliskiego Wschodu czy dalekiego. Natomiast to jest jedna rzecz, czyli brak sztuki orientu. Druga rzecz jest taka, i chciałbym, żebyście to zapamiętali przy startach z plaży i z wody. Jeżeli jest taki moment, gdzie zaczynacie się ewidentnie siłować z zestawem, czy to z deską, czy z żaglem i tak dalej, z pewnością jest tu coś nie tak. Start z plaży i z wody powinien być manewrem bezwysiłkowym lub prawie że bezwysiłkowym. Tak naprawdę w ogóle windsurfing jest na tyle sportem technicznym, że większość manewrów dobrze wykonanych to są manewry bezwysiłkowe albo prawie bezwysiłkowe. I dlatego tutaj no, sztuka orientu zdecydowanie zaszwankowała, a oprócz tego powinienem się natychmiast zorientować, zaraz. No, siłuję się z wiatrem zamiast sprawiać, żeby wiatr mi pomagał. Także tutaj to jest taka moja krótka uwaga. Tu będzie chyba poprawny zwrot, a nie, poprawny będzie, dobra. No i ten drążek. No i tu uwaga, co tu źle zrobię? Uwaga. Co tam było źle? Przed chwilą? Moment, to chyba było to. Noga na burcie. Dobra. Pod wiatr. Tak jak ktoś wcześniej napisał w poprzednim manewrze, wszystko było źle. I teraz tak, przyciągnięcie tylnej ręki. I teraz też jest taka zasada, o której dzisiaj specjalnie nie mówiłem. Dopóki ustawiacie zestaw, tory były złe, napisał Paweł, znam ten filmik sprzed lat, jakiejś dziennikarki. I teraz tak, jest taka zasada, o której dzisiaj nie mówiłem, czyli w momencie, kiedy ustawiacie zestaw i czujecie, że cały czas no, coś jest nie tak i nie jesteście de facto gotowi do startu, przednia dłoń powinna być na maszcie tutaj troszkę powyżej bomu, ok? Po prostu ustabilizuje wam to zestaw, spowoduje, że żagiel będzie troszkę bliżej, że tak powiem, waszej głowy, łatwiej go będzie kontrolować i tak dalej. Dopiero wtedy, jak mamy wszyściutko zwarte i gotowe, dopiero wtedy możemy przerzucić sobie przednią dłoń z masztu na bom. To jest jedna rzecz.
Druga rzecz jest taka, Przemek napisał szybko, tak, szybko w panice, oczywiście próbowałem otworzyć jakieś błędy w stylu dwie nogi od razu na deskę, zobaczcie, że na zbyt prostym kursie byłem, od razu chciałem dwie nogi na deskę wrzucić, nie było żadnego drążka, zobaczcie, jak jestem mega odchylony, widzicie? To, zobaczcie, to jest dokładnie błąd, jeżeli obydwie nogi wrzucacie i nie robicie drążka. Zwróćcie uwagę na odchylenie moje ciała, widzicie? Okej, przy silnym wietrze i tam perfekcyjnie, technicznie, inne rzeczy jak się zrobi, wiadomo, że można to wystartować. Chcecie robić to przy każdym możliwym wietrze, koniecznie przednia noga do końca w wodzie i ciało mega do przodu, dobra? No i patrzymy następne, o, co to może być? Takie katapy się robi do filmów, zobaczcie, jakie parcie na szkło. Zobaczcie, jakie parcie na szkło. Dobra, jaki tu oczywiście błąd był, bo to pewnie nie muszę długo tłumaczyć. Z wiatrem za bardzo, dokładnie. Gosia i Michał napisali, że z wiatrem za bardzo, to będzie kolejny filmik. Czyli pamiętamy o tym, żeby wystartować na półwietrze, im silniejszy, Hubert napisał, kurde, jak ty kiedyś słabo pływałeś. Im silniejszy wiatr, tym możemy startować na troszkę ostrzejszym kursie. Natomiast tym kursem wyjściowym powinien być półwiatr. I rzeczywiście tak to powinno wyglądać. Dobra, tu jakieś szalone gleby. Ok. No i tu, jak pewnie widzicie, dwie nogi od razu na deskę idą, a tu już będzie dobrze wykonany. A nie, niedobrze. O, właśnie. A co to było nie tak? Momencik. Pyk. Dobra. Co tu mogło być nie tak? Uwaga. Jeszcze raz sobie to otworzymy. Chwilka. Dobra, i następny film, nie ten, tylko następny film, napiszcie mi proszę, co było nie tak w następnym filmie. Nie w tym, teraz, następny. O, teraz. Dokładnie tak, obciążenie rufy. A teraz od razu mała podpowiedź. Zobaczcie, co by się stało, jakbyście nie myśleli obciążenie rufy, ale zbyt małe obciążenie bomu. No, zobaczcie, o co chodzi. Troszkę sobie to zmienimy, jakby to określenie. Zwróćcie uwagę, teraz pokażę Wam. O, zwróćcie uwagę, gdzie jest maszt. Maszt jest pochylony mocno na rufę, więc ja też jestem na tę rufę pochylony. Prawdopodobnie, gdybym dużo bardziej pochylił się ciałem do przodu, zrobiłbym ten nasz drążek tego pana, co szalone podciągnięcia robił i był piekielnie silny, to oczywiście by to mogło dużo lepiej wyglądać. Czyli zobaczcie, już tutaj nie poszedłem całym ciałem do przodu razem z masztem. Widzicie? O. Zobaczcie, co się dzieje z żaglem. Żagiel jest mega na rufie tak naprawdę. Gdybym ja maszcik miał bardziej pionowo, to bez problemu bym raczej to zrobił, ok? Dobra, no i sobie idziemy dalej w takim razie. Idziemy. Dobra, i czy jeszcze jakiś filmik będzie, czy już mogę Wam zadawać ankietę, o czym chcecie następny webinar? I to chyba będą poprawne... Nie, jeszcze nie będzie poprawnych, zaraz będą chyba poprawne starty na sam koniec. O, poprawny start z plaży, bezwysiłkowy, zwróćcie uwagę, ręka na maszcie, wylądowała na bomie. I drążek, hop, i bezwysiłkowo do samego końca stopa w wodzie. Tutaj będzie kolejny start z wody. Zwróćcie uwagę, co tutaj Jasiek zrobi, czyli ustawia sobie zestaw, tylna noga i teraz do przodu maścik, drążek, zobaczcie jaki drążek, pyk, przednia noga, dopiero teraz dostawiona. Zobaczcie, jak to było totalnie bezwysiłkowe. Czy przy dużych żaglach, Monika się pyta, czy przy dużych żaglach na przykład 5,7 zasady są takie same? Tak, Monika, są zasady takie same. Przy takich bardzo dużych żaglach, w stylu Irek się pyta, 8 metrów kwadratowych, dla Ciebie trochę bardziej przeznaczona jest ta część wcześniejsza, jak odklejać żagiel od topu, ale wejście na deskę jest absolutnie identyczne. Też robimy drążek i też przednia noga jest do samego końca w wodzie. Jeżeli chodzi o samo wejście na deskę, totalnie się niczym to nie różni, czy to jest, nie wiem, formuła windsurfing, czy to jest foil, czy to jest żagiel mało wave'owy, sama technika wejścia jest de facto totalnie identyczna, więc jeżeli się o to pytacie, tak, jest to identyczne. No dobra, i teraz tak, teraz zobaczę, czy jestem w stanie, ale chyba jestem. Dobra, zadać Wam krótką ankietę. No i teraz pytanie takie, o czym chcecie następny webinar? Uwaga, pytania są tym razem jednokrotnego wyboru. I uwaga, czy jest kilka tutaj pytań, powiedzcie mi, czy widzicie w ogóle tę ankietę? Widzicie, bo zaczynacie wypełniać. Przez ten czas też odpowiem na pytanie, bo tutaj Paweł napisał, pytanko bym miał. W opisach pływania na prognozę często jest, że wymogiem są perfekcyjne starty z wody w każdych warunkach. Mógłbyś doprecyzować? Dzięki. I już Ci odpowiadam, Paweł, bo jest to ciekawe pytanie. I zaraz w ogóle zrobimy sobie taką krótką sesję pytań i odpowiedzi. Nawet już mogę chyba uruchomić. Dobra. I teraz
Jeżeli macie jakieś pytania, bo teraz sobie zrobimy taką sesję pytań i odpowiedzi, najchętniej na temat oczywiście startów z plaży i z wody, to piszcie. Jeżeli chcecie coś się dowiedzieć o jakichś, nie wiem, wyjazdach, technikach, to dajcie znać. Natomiast odpowiadając sobie na to pytanie, na to wymaganie, perfekcyjne starty z wody, tak naprawdę tylko i wyłącznie te opisy tyczą się wyjazdów na prognozę na falę i w ogóle wyjazdów na falę, czyli tam perfekcyjne starty z wody są absolutnie niezbędne. Na płaską wodę nigdy tak nie piszemy. O czym następny webinar? Macie albo tak, 10 patentów na szybkie postępy na desce. Naprawdę znam kilka takich patentów i myślę, że mogą się one przydać. To są zarówno takie taktyczne, jak, gdzie, kiedy pływać, żeby robić tego dużo, jak i techniczne oczywiście, bo jest kilka rzeczy, które się powtarzają przy różnych manewrach, niezależnie czy to są manewry dla początkujących, czy dla zaawansowanych, które są dość uniwersalne i mogą Wam bardzo pomóc. Bezpieczeństwo, kluczowe zasady. Temat, który ostatnio, nie pamiętam gdzie, gdzieś poruszyłem, chyba na blogu jest nawet wavecampowym taki tekst. Fajny temat, chętnie bym kiedyś o nim porozmawiał. 10 zasad szybkich postępów na windsurfingu. A, to chyba powtórzyłem. Bezpieczeństwo, checklista przed zejściem na wodę. Wulkano, jak nie być Maciejem Kapuścińskim, nie musić robić 800 prób, żeby ustać. Tak, to jestem ja. Pierwsze kroki na falach ze wsparciem zaproszonego gościa. Jak coś, to Nikodem Merlak, aktualny mistrz Polski w pływaniu na falach, jest gotów, żeby dołączyć, bo z nim rozmawiałem. Jeżeli Nikodem oglądasz nas, to oczywiście pozdrówki, więc wtedy we dwóch byśmy taki webinar poprowadzili. Uwielbiamy ten temat, bardzo chętnie go poprowadzimy. 6 patentów na to, jak z osoby początkującej szybko stać się ślizgaczem, czyli w dużym skrócie, jak szybko no generalnie wchodzić w ślizg tak naprawdę i przejść szybko z tych dużych desek na mniejsze deski ślizgowe. Uwaga, 3, 2, 1, kończymy głosowanie, zobaczmy, jakie są wyniki. Udostępniamy wyniki, nie wiem, czy jesteście, widzicie wyniki w ogóle, czy nie? Możecie napisać w tym trybie Q&A, czy widzicie. Dobra, ale z tego, co widzę, to chyba wygrało, co my tu widzimy, chyba wygrało pierwsze kroki na falach, mam rację? Powiedzcie mi, czy dobrze widzę. Napiszcie, czy tak, czy nie, czy pierwsze kroki na falach wygrały. Dobra, teraz słuchajcie, robimy sobie na sam koniec taką krótką sesję o... Dobra. Krótką sesję pytań i odpowiedzi. I teraz tak. Pierwsze pytanie takie, tak. Gosia się pyta, czy poprzednie webinary są jeszcze dostępne do obejrzenia? Tak, jak najbardziej, Gosia, są dostępne. Wrzucałem je na kanał YouTube'owy Wavecamp, sobie może znaleźć. Na razie tylko dwa miały miejsce, czyli webinar o rufie w ślizgu oraz o zwrocie na wiatr. Jedna jest uwaga, one są o obniżonej jakości, czyli pewnie ten webinar oglądacie w lepszej jakości, a niestety jakieś tam, nie wiem, nie ogarniam tego zgrywania materiałów i rzeczywiście są troszkę gorszej jakości. Dobra, następnie pytanie jest takie. Andrzej się pyta, czy masz jakiś patent na szybkie odklejenie dużego żagla, którego noc znalazł się głęboko w wodzie? Tak, dwa patenty, o których dzisiaj mówiłem, które sobie połączymy i zaraz o nich powiem. Natomiast określenie szybkie odklejenie dużego żagla, uważam, że jest to oksymoron i to się wzajemnie wyklucza. Niestety duże żagle to po prostu troszkę więcej czasu to zajmie. I teraz, jakie to są dwa patenty, Andrzej, o których dzisiaj mówiłem? Pierwsze to płynięcie żabką w kierunku z masztem, w kierunku linii wiatru, tak żeby odkleić właśnie, żeby w trakcie samego płynięcia końcówka bomu zaczęła się odklejać. Właściwie trzy patenty. Drugi patent, jeżeli masz żagiel kamberowy, przerzucenie kamberów tak, żeby były skierowane ku górze. A trzeci patent, przykrycie się kołderką. Mam nadzieję, że uczestniczyłeś wcześniej w webinarze. Jeżeli jakby później dołączyłeś, to będzie o tym na YouTubie, bo o tym wszystkim mówiłem. I te trzy patenty u Ciebie bym połączył. Kolejne pytanie. Monika się pyta. Czy są jakieś patenty, żeby całkowicie powiesić się na trapezie? Monika, zastanawiam się nad Twoją formą psychiczną. Nadal za dużo sił używam, trzymając się bomu. I teraz tak. Tak, są takie patenty, Monika. Polecam Ci, zaraz powiem o dwóch patentach, ale generalnie polecam Ci obejrzeć filmik o wejściu w trapez na tak samo kanale YouTube'owym, jest taki filmik szkoleniowy, mam nadzieję, że z niego skorzystasz. Są dwie rzeczy kluczowe w pływaniu w trapezie, żeby korzystać z niego. Pierwsza rzecz to w miarę wyprostowane ręce lub w ogóle wyprostowane ręce, to jest bardzo istotne. Druga rzecz, niewyginanie ciała w łuk. Ciężko mi to teraz określić tutaj, jakby opowiedzieć o tym będąc tu na krześle. Na tym filmie, o którym mówię na YouTubie, znajdziesz sobie odpowiedź na to pytanie. Dobra, czy jeszcze jakieś pytania? Tutaj Monika napisała fale. Rozumiem, że to jest jakby nawiązanie do tej naszej ankiety.
Tak, bardzo chcę o falach mówić, bo uważam w ogóle, że to jest dla mnie przynajmniej szczyt zajawki windsurfingowej i nie ukrywam, że czuję ogromną radość, jeżeli widzę coraz więcej kursantów wake-campowych, którzy zaczynają pływać gdzieś tam na płaskiej wodzie, coraz trudniejsze spoty, aż w końcu trafiają na wyjazdy na falę razem z nami. Dobra, jakie tu jeszcze mamy pytania? O, dobra. Co zrobić na małym zestawie? Przemek się pyta, co zrobić na małym zestawie? Jak przy starcie z wody, jak deska lata, a żagiel mam w górze. Czekaj, próbuję sobie to. Chodzi ci, Przemek, tylko doprecyzuj mi proszę i też napisz, czy chodzi ci o to, że na przykład wszystko już jest przygotowane do startu i nagle deskę ci zaczyna odwracać, czy zaczyna ją podwiewać jej dziób, tak? O to ci chodzi? Daj znać, proszę. Deska jest ponad wodą i fruwa. Okej, no to teraz tak, dwa patenty masz na to. Pierwszy patent jest taki, że ucząc się właśnie startu z wody, nie będziesz miał za dużych desek. To, co ty piszesz, to bardzo często jest efekt tego, że rzeczywiście, że się ma za dużo desek jak na dane warunki i deskę zaczyna podwiewać. Drugi patent jest taki, że jeżeli korzystacie z tego drążka, o którym dzisiaj już kilkukrotnie mówiłem, to dociska się dzięki temu dziób deski do wody. I jak będziesz poprawnie technicznie startował, nie powinieneś mieć z tym problemów. Chyba, że rzeczywiście jest jakiś, nie wiem, mega chop, czyli takie bardzo nieprzyjemne falki na spocie i one faktycznie ci tę deskę podbijają, ale raczej wtedy nie będziesz miał z tym problemów. Czyli jedna rzecz, być może masz za dużą dechę, druga rzecz, postaraj się rzeczywiście, żeby docisnąć bomem stopę masztu poprzez tą naszą drążkową pozycję. Dobra, dajcie znać, czy jeszcze macie jakieś pytania dotyczące windsurfingu. Może nie całego windsurfingu, bo po pierwsze nie wiem dużo o całym windsurfingu, a po drugie chciałbym dzisiaj się skoncentrować na startach z plaży i z wody. Przemek, napisałeś, staje się już, tylko opublikuję to. Dobra. Staje się to przy was przy zafalowaniu, jak podnoszę żagiel, tylko przy małej desce. Ciekawe, no to znaczy, że ten patent drugi u ciebie się sprawdzi, czyli dociskanie mocno bomem w dół, żeby docisnąć dziobem do wody. Dobra, o, Monika zadaje fajne pytanie, pewnie w nawiązaniu do tego, nie wiem, czy Monika, daj znać Monika, czy lecisz z nami na Sylwestra, czy nie, bo tam chyba 40 albo jak nie więcej osób leci, więc nie wiem, czy pytasz się dlatego, że chcesz się zapisać, czy dlatego, że już się zapisałaś, bo nie pamiętam, czy jesteś na liście kursantów, czy nie. Natomiast, jeżeli pytasz się o dach-up pod koniec grudnia, czyli wyjazd sylwestrowy, to tak. Statystyki są takie, że jest około tam 60-70% wiatru ślizgowego. W zeszłym roku w Egipcie, Kaszpar, popraw mnie, bo wiem, że ty jesteś też tutaj, wiało chyba 4 albo 5 dni na całym wyjeździe, więc było tak naprawdę super. A ostatni dach-up, z którego ekipa wróciła bodajże 2 tygodnie temu, to wiało 19 na 21 dni. Także fajne, wieczne miejsce. Mam nadzieję, że też w Sylwester dopiszę, jeżeli chodzi o wiatr. Dobra. Przemek podziękował za radę. Dzięki, Przemek. Mam nadzieję, że z tego skorzystasz. Dobra. Czy macie jeszcze jakieś pytanie? Jeżeli nie macie pytań, to ja trochę znowu niestety przedłużyłem nasz webinar i będę po prostu powoli kończył. Pytanie jest takie, i to przełączę się na to. Dobra. Bartek pisze. Ostatni turnus dacha, 6 dni na 6. No, tak to dokładnie wygląda. Przemek napisał, trening czyni mistrza, zabrzmiało jak słowa mistrza Jody, ale masz rację, oczywiście im więcej pływamy, im więcej ćwiczymy, ale uwaga, ćwiczymy w sposób świadomy, czyli wiedząc, jak poprawiać nasze błędy. Mam nadzieję, że będziecie w stanie po dzisiejszym webinarze sobie sami parę błędów poprawiać. Jeżeli ćwiczymy w sposób świadomy, to rzeczywiście te godziny na wodzie mają ogromne znaczenie. Dobra, przełączam się na czat publiczny, kończę tu sesję pytań i odpowiedzi. I teraz pytanie, moi drodzy, jest takie, pytanie jest takie, bo następny webinar, z tego co widziałem, to będzie, no właśnie, o czym będzie, bo muszę zajrzeć do wyników ankiety, już się pogubiłem. Czy chodzi o szybszy progres, czy o pływanie na falach? Napiszcie mi, co wygrało ten pojedynek, bo nie pamiętam, szczerze powiedziawszy, będę musiał później do tego zajrzeć. Ktoś pisze wiadomość, zaraz zobaczymy, co wygrało. Fale. No to super, to uwielbiam ten motyw. I teraz tak, chciałbym bardzo, żeby jeżeli będzie następny webinar o falach, żeby osoby bardziej początkujące również w nim uczestniczyły. Dlaczego? Dlatego, że będę starał się opowiadać razem z Nikodemem, którego zaproszę jako gościa specjalnego. Będziemy opowiadać o falach w taki sposób, żeby pokazać wam, że nie jest to czarna magia, że nie jest to coś takiego, że tylko i wyłącznie atleci mieszkający od dziecka na Hawajach mogą wyjść na falę i się nimi cieszyć. Absolutnie nie, można zrobić to stopniowo, zaczynając od czego? Od startu z wody, o którym dzisiejszy webinar był. Także słuchajcie, ktoś jeszcze pisze wiadomość, pewnie ostatnie pytanie odpowiem i
będziemy powoli kończyć, żebym Was za długo tutaj nie trzymał. I teraz tak, oczywiście ten webinar, właściwie nie wiem, czy oczywiście, chyba jest też nagrywany, postaram się go wrzucić na YouTube'a, żeby jakaś tam forma wiedzy tutaj była, że tak powiem, nagrana i żebyście mogli sobie to kiedyś odtworzyć. No i co, słuchajcie, życzę Wam wszystkiego dobrego w startach z plaży i z wody. Tak troszkę gwoli podsumowania. Jeżeli chodzi o pierwszy etap, czyli ustawienie sprzętu, zapamiętajmy kilka określeń. Sztuka orientu, to jest określenie numer jeden. W stronę masztu, za masztem marsz, to jest druga rzecz. Rączki na kołderkę, to jest trzecia rzecz. A czwarta rzecz, manewrowanie zestawem, przyciąganie deski za pomocą podciągania bomu lub naciskanie na bom i odpadanie. To jest, jeżeli chodzi o ten pierwszy etap. Druga rzecz, wchodzenie na deskę. Dwie najważniejsze rzeczy, dwa najważniejsze elementy. Pierwszy element to jest drążek, a drugi to przednia noga do końca w wodzie. Nie ma ważniejszych elementów niż te dwa. I chciałbym, żebyście to na dzisiaj zapamiętali. I cóż, no życzę Wam wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że szybko się nauczycie tych perfekcyjnych startów z wody, bo za perfekcyjnymi startami z wody idzie to, że będziecie pływać bezwysiłkowo i na każdym możliwym spocie, jaki sobie wymarzycie. I myślę, że tym pozytywnym akcentem na dzisiaj zakończymy. Także bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy webinar. Dzięki, dobranoc. Zrozumiałem aluzję, dość późno jest. Dzięki, słuchajcie, za tak liczne przybycie, bo dzisiaj też widzę, że dość sporo osób jest. Mam nadzieję, że się wszyscy zmieścili. Trzymajcie się i mam nadzieję, że Wam będą się śniły te starty z plaży i z wody i mam nadzieję, że utrwaliście sobie dzięki temu tą wiedzę. Trzymajcie się, na razie, hej.